Przepraszam. Ty wiesz, że zraniłaś moje serce. Ulera, przesadziłaś. Zrobiło mi się przykro, wiesz o tym. Ale ty wiesz o tym. Ty wiesz o tym. Unik. Aha. Przesadziłaś. Przepraszam, nie słyszałam po prostu. Jestem zmęczona, są emocje, jestem Aha. jako pierdolona. No. I ogólnie. A widzisz, i Jak znowu gra mam. mikrofon? Nie wiem, mu chyba, mu. Mu? A Mu tak. chyba, mu. Chyba tak. No Miałby próbuj. być bez przekleństw. A przepraszam, to był cytat. Nie Mu! znasz. A mu! Znam, oczywiście, No to od razu właśnie, możemy no. na font site'a No to taki raper był, pamiętasz? Taki Tak, piosenkarz. tak, tak. Mów! Ja Żartowałem nikomu nie tylko. powiem. Ale no Henk Nie nie jest moim pobiję cię, chłopakiem. nie Nie bój, jest ale moim nie bój się, nie chłopakiem. pobiję cię. Ogólnie. Przecież ja mam takie małe rączki, no zobacz na mnie. Znaczy takie małe. Widzę, widzę. Nie poznajesz? W życiu by te rączki nie ugryzły, ani nie uderzyły. No widzisz? Okej, okay. Jasne, jasne, że tak. Ale, No. dochodzi 18, pora na witaminy. Aha. Ja p... Nie. Ale ty, inaczej. No. Jeżeli miałaby pani określić swój taki status społeczny, czy nazwałaby się pani blacharą, czy nie? Nie. No i wszystko jasne, no nie jest moim chłopakiem. Czemu? A co to ma do rzeczy? Bo blachary to ogólnie osoby, które próbowały napędzać ten związek, którego nie było. Ojej, to ja nie wiedziałam, bo ja myślałam, że ci chodzi o to, że lubią dziewczyny samochody, bo ja to się nie znam, ja mam papieski samochód i wiesz, no ja, no nie interesują mnie tam blachy, wiesz. No tak, no A to tak, ja nie no wiedziałam, tak. że macie taki ten fan klub. Ale nie, no to ja absolutnie shipuję, w takim razie jestem blacharą, gdzie się można zapisać, aplikować? Zapoznaj z kolegą, chłopakiem. Dobra. No, gdzie on teraz jest? Jak tak mógł cię zostawić na poboczu, jak takiego psa no z właśnie. Podkulonym ogonem? Chcesz poznać nową blacharę? No. Nie. Nie interesują mnie twoje milfy na wynajem, jadę robić boosting, elo. Dobra, powiem wprost, co powiedział. Co? Po zadaniu tego pytania powiedział, nie interesują mnie twoje milfy na wynajem, idę robić boosting, elo. Tak Ale powiedział, nie mi... tak powiedział. O kur... Kogo palma pokonała? Wszystko w porządku? Tak. Lenco obiecał, że nam sprzeda naboje. Sprzedałem już. A daj jeszcze. Nie mam już. Proszę. Nie mam już. Kocham cię. Proszę. Ja wiem, że ty mnie kochasz, jak coś potrzebujesz. Jak nie, jak Czemu tak? Czemu ty tak o mnie myślisz? Czemu ty masz mnie za taką... Oho, to cię wezmę i ci spalę te kudły, rozumiesz? Aha. Jest temacik, co? On mi już powiedział, co dał. Jadą! No, jadą z orężadą. No tak, to jest. I jak to się mówiło? Do spodu! O, do spodu, do? Tak cię mówiło. Dobrze. Ciężkie kocham życie ulicznego cię, rapera. Tato, kocham ciebie, Ulic. Mamo. Dobra, bo już wiesz, co bym Mamy zrobił. Molo swoje! Dobra. Chciałem zobacz, ty! Co ty masz? To buja dał? Oddawaj. Dobra. Powiedz, jak będą intruzy, żebym cię bloń. Czy mam te... No zy, no mówię zy. Czy... Ach, ja chłopaka mam teraz. Wracaj! Ręce podnieś, ręce podnieś. No chyba żartujesz, że teraz od... Pan tu Zasłabłeś! Nie mówiłaś, że masz nie jąkać, młody. Nie będziesz mówił jak ojciec. Ten pan... Zasłabłeś! Nie odzywaj się, Janek. Kontynuujesz, Janko. Ten pan to lecił helikopterem. Tak. Walnął w ziemię i po prostu było takie bum. I
troszeczkę mnie przewróciło to. Aha. Nie wiem, co to było, to chyba taka siła po prostu. I mnie odepchnęło strasznie i bardzo mi boli noga teraz przez to. Już poznałeś? Ciotka tak? Bewerka to jest istny Sean. Pamiętaj. Co? Prawda, to twój tata to jest Sean. Ciotka Bewerka nic nie załatwi, nic. Co? Tylko ciekawostka jest taka, poczekaj młody. Nie, Janek, to ty poczekaj, bo ja młodo już uczyłam. To nie jest, dzisiaj się nie mówi Sean. Tylko jak? Jak się mówi młoda? Szmola. Szmula. Szmula, dobra. Ale ktoś powiedział coś o Sonie, to czyli ze Niemiec? A gdzie matka wczoraj była? Na wiedzę. A co robiła? Co? Co robiła? No tak mówiłeś. Kog jest? Zamknął mnie. Co? Jak się nazywasz? Śmietana. Pablo Collins, to ty? Śmietana? To. To jest ksywka Śmietana. Krzywa, no mówię, że Śmietana, nazywam się Panacletti normalnie. Co? Panacletti, a na imię? To, nazwisko. Herbert. Herbert Panacletti. To. No oczywiście, że tak trwałem negocjacje. Jestem ready. Mam ich przypuszczać? No, znaczy zakończyły się, ale tutaj była jeszcze jeden. Wracam. Herbert wraca do środka, na razie. Kurwa, to jak Gerber. A, rozumiem. Czyli to jednak nie jest ten jedyny bolid w mieście. Kampion już na tym. Jadę tam, oczywiście, że jadę tam przejechać. Nie, jak teraz zacząłem tego klipa, oczywiście, że jadę tam przejechać. Jadę na kasyno. Nie no, żartuję, co? Nie jadę. Nie jadę, spokojnie. Helka tu wisi, dwie helki, ja pier... Wjeżdżamy na dolne Power Street. Kierunek wschodni, kierunek wschodni. Jak była kawa. I wyjeżdżamy do południa. No nie spodziewałem się, że będziesz skręcać. Myślałem, że jedziesz prosto, przepraszam. Nie zrobiłem tego specjalnie. Gida! O Jezus! A? Czy takie rzeczy powiedział? Megan. Chyba muszę z Megan porozmawiać. Koniec! Ała! To już koniec! Niestety, Teraz mnie drugi. Jest. Jestem, Maciek, Mama, czy ty się dobrze czujesz? Pojechali. Nie możemy mieć dzieci. Ej, chodź, patrz, jaki duży. Nie mam gdzie sobie. Nie dodawaj sobie. Sprawdzaj tu szafki wszystkie. Prosiłbym, żebyście się nie ruszyli. Wiem, wziąłem parę na radio, tak? Wow, wiem, super! Wziąłem parę do różowego hotelu, tak, ale jeżeli byśmy mogli jednak, proszę, żeby odpuścić. Zapraszam do Trio Blachar, jak coś. Na później? No to Carbonara uciekał. Okej. Okay. No. No i jak ją zapaliśmy dzisiaj, no to mówię, lecimy od razu z przeszukaniem mieszkania i z przeszukaniem tego, samochodów. No i mieszkanie czyste, a w samochodach w sumie w jednym busie znaleźliśmy między innymi 99 sztuk tych całych ładunków wybuchowych, takich a la mniejszych, 12 większych, z jakieś 10 kilo metamfetaminy, taser jakiś, no i w sumie co? To tak tyle z takich, no i 3000 sztuk amunicji. No co, rozprawa? No i w sumie wziąłem ją na przesłaniówkę. Zarzekała się tak, że i tak mi nic nie powie, no to mówię, no to zostajesz 2-4 i ten. No nie, no co to teraz? Weź nic stąd. No nie, ogarnij się. No weź. Ogarnij się. To te włosy, takie były, nie?